BIM to modelowanie informacji o budynkach. Pozwala na tworzenie trójwymiarowych, dokładnych i szczegółowych, wielobranżowych modeli konstrukcyjnych. BIM poznałem w trakcie studiów. Jest to uzupełnienie procesu projektowego, jego optymalizacja i po prostu nowa technologia, która jest inna niż takie tradycyjne metody projektowe. Zainteresowałem się tym, ponieważ jest to coś zupełnie nowego, angażuje to więcej osób w trakcie projektowania. Nie przekazujemy sobie kolejno pracy przez architekta, konstruktora, instalatora, tylko wszyscy od razu pracujemy nad jednym projektem, co jest zupełnie nowe dla mnie, człowieka, który wchodzi w świat projektowy. I myślę, że dlatego tym bardzo się zainteresowałem. Do zawodu w Rosji przygotowujemy się już od kilku miesięcy, a nasz team składa się z eksperta i dwóch zawodników. Moje nadzieje związane z konkursem World Skills związane są z tym, aby pokazać się szerszej publiczności i pokazać swoje umiejętności na arenie międzynarodowej oraz żeby rozszerzać wpływ BIM-u na cały świat. Po powrocie z Rosji mam nadzieję, przede wszystkim wzrośnie poziom moich kompetencji. Będę bogatszy o nowe doświadczenie, o nowe znajomości. Myślę, że dużą wartością będzie poznanie, jak inni ludzie z innych krajów patrzą na procesy projektowe, jak korzystają z metodologii BIM.